że to jest siedziba już od kilku lat. Dzień dobry. Dzień dobry. Przez godzinę szukałem. Pracuj, bo widzisz, śmierć jednego poety wkłada kraju większy na cię obowiązek. Zaklinam, pisz Tartowskiego, mówi znak swojego malarstwa Olszewskiego, Tartowskiego, mówi znak umienie. W tym wielka tragedia, że to życiodajne, twórcze źródło żadnego nie wydało potomstwa, nikomu nie wskazało drogi. I w tym względzie dzieli Kwiatkowski los Płońskiego i Michałowskiego, a zarazem obowiązkiem jest naszym wielkość tę stawić przed sprawiedliwe oczy dzisiejsze. Tym jakże aktualnym przesłaniem, jednakże znakomicie złagodzonym przez Muzeum Kultusu panią dyrektor, pana burmistrza, nabycie jednego z wybitnych dzieł Teofila Kwiatkowskiego, no więc jednak nie poszła w zapomnienie. Chciałam skończyć swoje wystąpienie, tak się serdecznie podziękować, ale jeszcze jedno na sam koniec. Na sam koniec, jeszcze jeden cytat. Jeszcze z listu Renardowicza i są to życzenia złożone Kwiatkowskiemu na rok noworoczny zresztą, na rok 1860. Wprawdzie nie nadszedł jeszcze czas składania sobie tych noworocznych życzeń, ale z całego serca ja się dołączam i dedykuję je Państwu. Bądź szczęśliwy, to znaczy, miej zdrowie, miej ojczyznę, miej przyjaciół, miej pieniądze, miej spokój wewnętrzny, miej spokój i radość w domu, miej sławę, miej poczciwe u ludzi zachowanie. Dziękuję bardzo. Ja się takie.